Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak, już możemy pomalutku działać sobie. Widzę, że się powoli tutaj schodzicie. Mam nadzieję, że mnie już słychać pomalutku. Że już mnie widać. I że możemy sobie tutaj działać. Ok. A jak siebie widzę, nie wiem, czy Wy mnie widzicie. <grym> Mam nadzieję, że. Że wszystko jest w porządku yy, i zaraz, zaraz tutaj z waszej strony będzie jakiś znak, jakiś symbol. Ok, drodzy Państwo, tak. Yy, jeśli sobie tak zerkniemy na to wszystko, co nam się udało zrobić, w sprawa rzeczowego, to całkiem, całkiem dobrze to wygląda. Mianowicie, sporo tematów zostało. Moim zdaniem tak dosyć dobrze wytłumaczone. Czekajcie, ja sobie sprawdzę jeszcze czy mnie słychać. Czy mnie słychać w ogóle, tak? Mogę prosić o jakąś informację z Waszej strony, czy mnie słychać, czy nie. Eee, czekajcie. Tak, jeszcze sobie sprawdzę. Czy tutaj dźwięk, czy wszystko jest w porządku? no właśnie ale wejście tak, jest wszystko wskazuje na to, że wszystko jest w porządku dobrze, to, to w takim razie idźmy sobie, ok, słychać, dobra dzięki bardzo, słychać, widać, czuć dobra ok, słuchajcie patrząc na to, co nam się udało zrobić jest tego, jest tego całkiem sporo mianowicie zrobiliśmy sobie dużą, dużą, dużą część prawa rzeczowego, ale no, okazuje się, że jednak za mało. Braknie nam jednego spotkania, dlatego zaproponowałem tutaj w rozmowie z, z, ze starościną, tak, tak, o ile tak można powiedzieć, waszą, żeby zrobić jeszcze jeden dodatkowy wykład później wieczorem, gdzieś tak około godziny 17.00. I nie we wtorek, tylko, tylko w środę, akurat już w tym czasie, kiedy jest praktycznie rzecz biorąc, chyba już po, po wszystkich zajęciach. Czekajcie, dokładnie zerknę sobie tutaj mam chyba kalendarz, zerknę sobie na, na, na ten termin. Tak, 23 23 czerwca. Zrobimy sobie dodatkowy wykład. Dlaczego? Dlatego, że. Parę tematów jest takich, które są niezwykle ważne, a których prawdopodobnie nie zdążymy zrobić. Wprawdzie była taka informacja, że jeśli chodzi o hipotekę, to ta hipoteka będzie jeszcze zrobiona w przyszłym roku, ale to dzień dobry, dzień dobry, ale to nie znaczy, że my nie powinniśmy tego, tego spróbować załatwić teraz. Tym bardziej, że chodzi o to, żeby mieć ten materiał do. Do powtórzenia, do, do, do wysłuchania tego raz jeszcze. I dlatego taki, taka jest moja propozycja, żeby nie bacząc na to, jak tam to wszystko wygląda z punktu widzenia planu, który, który ma dr Mysiak, żeby jednak wykład dotyczący hipoteki znalazł się wśród tych wykładów, które jeszcze są przed nami. I jeszcze, jeszcze była taka prośba, żeby też spróbować zrobić coś na temat, Ksiąg Wieczystych, tym bardziej, że wszyscy pewnie wiecie, że profesor Wudarski no, bardzo się księgami wieczystymi interesuje. Też tak samo napisał kilka rzeczy w języku niemieckim na temat ksiąg wieczystych. Takie, takie wspólne dzieło dotyczące ksiąg wieczystych. Wiem, że było redagowane, bo brałem w tym udział jeśli chodzi o różne, różne rozwiązania dotyczące ksiąg wieczystych funkcjonujące w Europie. No więc na pewno na egzaminie coś tam będzie, na pewno będzie profesor zwracał uwagę. Jest jeszcze jedna rzecz, którą, którą dostaniecie ode mnie, mianowicie nie będzie czegoś takiego jak test zakańczający wykład. Dlatego że zwykle wykład był przez profesora zaliczany tylko i wyłącznie na podstawie obecności osób, które tam były. Na tymże wykładzie macie jeszcze egzamin, tak? Wobec tego ten egzamin was tutaj w jakiś tam sposób sprawdzi. No i będzie on prawdopodobnie już w realu, nie będzie, nie będzie zdalnie, więc wszystko wskazuje na to, że, że, że wrócimy do tego mniej więcej poziomu, który był kiedyś. Ale. Abyście się do tego poziomu, który był kiedyś przyzwyczaili, wrócili do niego, na koniec naszych zajęć dostaniecie ode mnie test, który będziecie sobie mogli sami rozwiązać, będziecie mogli przesłać do mnie w, w celu zweryfikowania przeze mnie tych waszych odpowiedzi testowych. Zresztą może zrobimy zwyczajnie tak, że. Ja mam prześlę później już po jakimś czasie klucz, wy sobie sami zrobicie ten test, po prostu po to, żeby się samemu sprawdzić. Tak, ja nie chcę, nie, nie będę tego tekstu z, sprawdzał, nie będę żadnych ocen. Wam wystawiał, dlatego że ja daję Wam po prostu tylko i wyłącznie zaliczenie. Tak, tak, mam zapisane w dzienniku, że ma być zaliczenie, tudzież brak tego zaliczenia. Wobec tego mm, mamy koronawirusa, trudno, żebym nie dawał Wam zaliczenia, tak, bo mm, po prostu innej możliwości, tutaj nie wiem, sprawdzania obecności za bardzo nie ma. Więc w tej sytuacji ten test będzie tylko, żebyście Wy sobie własną wiedzę sprawdzili. A warto, dlatego że po pierwsze rzeczówka jest tą trudniejszą częścią tego właśnie egzaminu z rzeczówki i z prawa spadkowego. Jest wielce prawdopodobne, że na prawie spadkowym jeszcze spotkacie się ze mną na zajęciach i wydaje mi się, że prawo spadkowe jako łatwiejsze będzie Wam wchodziło lepiej. Ale to jest tylko połowa sukcesu, tak? dlatego, że jeszcze zostanie cała rzeczówka. Druga sprawa. No, prawo spadkowe też się łączy z rzeczówką. Wobec tego na pewne pytania też będzie ciężko wam odpowiedzieć, jak, jak nie będziecie mieli wiedzy z rzeczówki. Czyli warto, warto się tą rzeczówką interesować. Warto się rzeczówką interesować również z tego powodu, że bardzo ciekawym tematem jest obrót nieruchomościami. Jest, jest kwestia, są kwestie związane. Z obrotem nieruchomościami. Te kwestie są moim zdaniem też no, związane z możliwością zarobkowania, bo wielu absolwentów prawa zamiast szukać w zawodach prawniczych szczęścia, Pracuje w biurach pośrednictwa nieruchomości, tam się powiedzmy dokształca, tam sobie albo wchodzą właśnie w te kwestie nieruchomościowe i też jest to całkiem dobry biznes, a też wiedza w tym zakresie no, jest płacona poważnie przez tych, którzy sami prowadzą na przykład już te, te biznesy nieruchomościowe. No, ale oczywiście tą wiedzę trzeba mieć, żeby ją później sprzedać. I, I pojawia się tutaj takie hasło, do którego dzisiaj dążę, mianowicie służebność. służebność. Wiedzieliśmy, że wśród ograniczonych praw rzeczowych występują służebności, a więc jest, jest, są właśnie służebności jednym z tych ograniczonych praw rzeczowych. Posługujemy się takim pojęciem służebności, gdyż w przypadku służebności w odróżnieniu do tych, tych no takiej zasady, którą znacie chyba z prawa rzeczowego, zasady numerus clausus, tak, na przykład ograniczonych praw rzeczowych, no nie ma więcej ograniczonych praw rzeczowych, tylko, tylko jest dokładnie tyle, ile, ile przewiduje ustawa, no to w przypadku służebności ten katalog służebności zasadniczo nie jest katalogiem zamkniętym. Zamknięty, tak? To nie jest zasada numerus clausus, czyli służebności można nowe wymyślać. Służebności służebności mogą powstawać, w, zresztą w służebności dokładnie tak jak sprzedaż nieruchomości też powstają, Podobnie na zasadzie, na zasadzie takiej, że najpierw jest zwykle jakaś umowa zobowiązaniowa, na przykład umowa do żywocia, a w ślad za tą umową zobowiązaniową, tą umową do żywocia, następuje, powstaje ograniczone prawo rzeczowe, na przykład prawo do, do, do mieszkania. Będziemy sobie o tym mówić, będę starał się to też tak samo wytłumaczyć, ale to jest jak gdyby taka pierwsza rzecz, tak, że te ograniczone prawa rzeczowe. Bardzo często towarzyszą prawom zobowiązania. Można w ogóle zadać pytanie, co to za cudo są te ograniczone prawa rzeczowe, po co one powstały? Żeby to zrozumieć, trzeba niestety sięgnąć troszkę do historii, bo zwracałem Waszą uwagę nie raz i nie dwa, że polskie, polskie prawo powstawało w, w relacji do pewnych. Stosunków takich, które, które istniały i to głównie na wsi. No i teraz możecie zapytać Waszych rodziców, Waszych dziadków, jak macie, to, to, to pradziadków, ale na pewno rodziców, na pewno, na pewno babcie dziadka i na pewno babcia, dziadziuś potwierdzą, że kiedyś w Polsce dzieci zasadniczo było bardzo dużo. tak? Dzieci. Dzieci rodziło się w rodzinie dużo. Co to oznaczało, zwłaszcza w warunkach wiejskich, co to oznaczało? Otóż oznaczało to, że gospodarstwa rolne Mimo że były małe, to jeszcze bardzo często musiały być podzielone na, na tą większą ilość tychże spadkobierców, tychże dzieci, z których każde chciało coś po rodzicach dostać. Tak? Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj widzę, że na czacie piszecie mi, że, że, że się ze mną witacie. Tak zauważyłem. Dzięki, jasne, dzień dobry. No więc wracając do tych, do tych warunków wiejskich, tak? no trzeba pamiętać, że. Te warunki wiejskie związane były bardzo często z takim dosyć istotnym rozdrobnieniem tych gospodarstw wiejskich. Gospodarstw, gospodarstwa były małe, kawałki ziemi były małe. No i teraz wyobraźcie sobie kłopoty, które się pojawiają w związku z czymś takim. Ktoś ma kawałek pola, ten kawałek pola gdzieś tam jest położony wśród innych pól. Musi jakoś do tego pola dojechać. Musi, musi dojechać jakimś choćby traktorem, choćby, choćby wozem konnym, musi nastąpić no, uprawa tego pola. Wobec tego, jeżeli sąsiedzi w tych relacjach sąsiedzkich nie będą dla siebie uprzejmi, i na przykład zakażą, tak mi dojazdu do mojego pola, no to. No to jak, jakikolwiek sens gospodarczy istnienia tego pola po prostu zwyczajnie przestaje istnieć. No i pojawia się, pojawia się problem, tak, że, że jestem właścicielem kawałka pola, ale no nie mogę dojechać do tego pola, żeby, żeby to uprawić. No i tak powstała koncepcja, tak, no powstała, jak powstała, po prostu no gdzieś tam została podejrzana, gdzie indziej, bo gdzie indziej były już przecież tego rodzaju problemy, i jakoś te problemy rozwiązywano lepiej lub gorzej, że aby korzystać z mojej nieruchomości, korzystać z mojego pola, z mojej działki, tak, no to musi, muszą zaistnieć pewne takie ułatwienia i te właśnie nasze służebności są niczym innym jak takim ułatwieniem, no ale, ale oczywiście ułatwienie jest z drugiej strony pewnym utrudnieniem, Niemniej jednak, nie jednak z punktu widzenia gospodarczego szukamy tutaj takiego rozwiązania, które będzie dawało więcej, tak, więcej pozytywów niż negatywów dla, dla innych osób, no bo cóż, cóż straci człowiek, który... No i tak nie korzysta z miedzy, tak, no jest miedza, jest granica między jednym polem a drugim i powiedzmy, że, że, że ta miedza ma jakąś szerokość, no i, i, i ta, ta, ta granica tak no jest niczym innym, jak jakąś ścieżką. Możemy powiedzieć, że jeden właściciel pola, i drugi właściciel pola no nie korzysta tak z tego wąskiego pasa. Czyli możemy powiedzieć: no dobra, jeżeli nie korzystają, no to czy można byłoby na przykład tędy przejść tak? Powiedzmy tą właśnie miedzą. Więc każdy powie, proszę pana, no dlaczego nie? No skoro oni z tego nie korzystają, tak to niech ktoś korzysta. Wprawdzie każdy z nich jest jak gdyby właścicielem połowy tej ziemi, która tworzy tą właśnie wspólną granicę, ten wąski pasek gruntu, ale korzyści z takiego przejścia, dojścia do mojego pola, wykonania jakichś tam prac są jednak większe niż strata, którą mają obaj. Tak? Wobec tego możemy, możemy tutaj posłużyć się. Taką najsilniejszą formą tego, tego wzajemnego takiego ułożenia tych stosunków, jaką, jaką są właśnie służebności. Bo można powiedzieć, no dobra, no ale dlaczego zobowiązaniowo, umownie strony sobie nie uzgodnią na przykład jakiegoś sposobu korzystania. No właśnie, dlatego, że te prawa zobowiązaniowe są słabe. Tak? one są tylko inter partes no więc dobra, jeden sąsiad by się może zgodził, ale czy drugi się zgodzi, tego nie wiemy a ja muszę po tej miedzy, po tym, po tym wspólnym pasie należącym do tych obu sąsiadów dojść do mojego trzeciego pola no więc te prawa zobowiązaniowe są, są kiepskie, po drugie no, wszelkie prawa zobowiązaniowe co do zasady no, wygasają z chwilą śmierci jednego drugiego tego, który się zobowiązał, no bo już nie ma zobowiązanego, nie wiadomo czy, czy, czy spadkobiercy będą to zobowiązanie tutaj szanować, natomiast prawa Rzeczowe, te właśnie służebności są silne i one, one stanowią to, to pewne takie ułatwienie, to pewne takie no, wzmocnienie niejako te, tej, tego społeczno-gospodarczego znaczenia takiej właśnie działki. One nie są dla wygody, tylko one są. Po to, żeby, żeby, żeby można było normalnie, rzetelnie, normalnie korzystać z mojej własności. One, one po to są. Bez tego ograniczonego prawa rzeczowego, bez tejże służebności, ja nie będę mógł z mojej działki korzystać. No i taki jest sens służebności. Tak należy służebności rozumieć. Tutaj oczywiście się pojawia. Od razu ta służebność drogi koniecznej, i wydaje mi się, że rozumiejąc służebność drogi koniecznej, daleko zajdziecie, tak? Jeżeli będziemy mówić o służebności, to wydaje mi się, że dobrze by było, gdybyście z tyłu głowy mieli właśnie tą służebność drogi koniecznej. A więc, no co, no mam pole, tak? Ale no nie mam drogi do tego pola. Wprawdzie jest granica, tak? Między polami sąsiednimi. Ja mógłbym tą granicą dojść, dojechać, nikomu nie szkodząc. No ale oczywiście właściciele, współwłaściciele niejako tej granicy mogą sobie tam zasadzić drzewko, prawda, albo sobie, nie wiem, usypać taki, stertę kamieni sobie jakąś zrobić, tak, no czy wobec tego to będzie uprawnione, no jeśli ja będę miał, tak, właśnie tą służebność, służebność drogi koniecznej, no to oni nie mogą mi przeszkodzić tego mojego dochodzenia tym skrawkiem ziemi, które, które stanowi tą miedzę. Im to w niczym nie przeszkadza, tyle tylko, że oczywiście jako właściciele mogliby sobie tam posadzić drzewa albo, albo na przykład usypać sobie powiedzmy taką stertę kamieni, no ale to by już przeszkadzało temu mojemu korzystaniu z tego mojego pola. A więc ta służebność drogi koniecznej niech tutaj będzie wam z tyłu głowy, jak mówimy, służebność, to, to po prostu takim sztandarowym przykładem niech będzie ta służebność drogi koniecznej. Tak czy inaczej, chodzi o jedną rzecz o obciążenie nieruchomości. Mówimy o służebnościach tylko w kontekście nieruchomości. Nie ma, nie ma służebności na ruchomość. Nie, nie, nie. Do tego, do tego mamy inne rozwiązanie i, i tutaj będziemy, będziemy sobie jeszcze o tym mówić. Natomiast służebność dotyczy tylko nieruchomości. I ta, ta, ta służebność tak związana z tą, z tą nieruchomością rozumiana jest najszerzej jako służebność, która dotyczy relacji Jednej nieruchomości i drugiej nieruchomości, tak? A więc zostawiamy tutaj niejako właścicieli tych nieruchomości zupełnie na boku i mówimy, taka służebność drogi koniecznej to nie tyle służy właścicielom, ile, ile to jest obciążenie właśnie tych dwóch nieruchomości, które się stykają i które tworzą tą granicę, żeby mogła powstać wyższa użyteczność, z której korzysta ten kawałek ziemi, tak? I tego rodzaju tego rodzaju służebność, tak właśnie należy rozumieć, jako zwiększenie użyteczności innej nieruchomości, ale oczywiście też tak samo, też tak samo możemy tutaj mówić o służebnościach już w relacji nieruchomość i człowiek, tak? może być i taka służebność. Tutaj mamy relację, jedna nieruchomość, druga nieruchomość, a mamy też tak samo służebność, służebność która, jest, która opiera się na relacji na relacji nieruchomość człowiek. No i dochodzimy tutaj do kluczowego podziału służebności, mianowicie podział na służebności gruntowe i służebności osobiste. Służebności gruntowe to służebności, w których jeden grunt korzysta z drugiego gruntu, tak? a więc służebność drogi koniecznej jest najbardziej typową służebnością gruntową, tak? dlatego że ta działka, która jest tą, która nie ma tego, tego dojazdu, tego, tego dojścia, ona korzysta z tych działek sąsiednich, tak? I tutaj relacja jest między jednym gruntem a drugim, z tego wynika cały szereg konsekwencji, dlatego że każdoczesny właściciel tych nieruchomości, tak, I jako z tego może korzystać, no bo zasadniczo nieruchomość z nieruchomości przecież nie korzysta, tak, dlatego że nieruchomość jest nieruchoma, ludzie korzystają z tych nieruchomości, ale tak naprawdę ta służebność gruntowa jest związana z gruntem. Ona, ona stanowi jego część składową tak? tego gruntu. Mówi się, że to jest część składowa gruntu, taka właśnie służebność gruntowa. Inaczej jest ze służebnością osobistą, to znaczy, że jest jakaś osoba, która może korzystać na przykład z cudzego mieszkania. Prawda? Tutaj znowu, jeśli chodzi o te służebności osobiste, to moglibyśmy sięgnąć do historii, gdybyśmy mieli czas, to bym wam przeczytał, jak to się ciężko żyło w Polsce, w Polsce średniowiecznej, w Polsce też, no powiedzmy, nie tak odległej, a no powiedzmy 200 lat temu. jaki ciężki był na przykład los ludzi starszych, którzy, które to starsze osoby już nie, nie, nie mogły pracować na roli, oddawały bardzo często. Tą swoją, to swoje gospodarstwo młodszym ludziom i czasami były pozbawiane. Prawa do tego, żeby przebywać w tym gospodarstwie były niemile widziane, bo już, bo już były stare, już były do niczego, już się nie przydały w tym gospodarstwie, i z tego względu tutaj ustawodawca znowu chroniąc te osoby, posłużył się właśnie tą konstrukcją tych służebności osobistych, że ma tak zwany wycuk, wycuk, czyli prawo do mieszkania. Ta osoba starsza, która oddała to gospodarstwo młodemu już właścicielowi, ten młody właściciel się zrobił pewny siebie i. i i po prostu natychmiast usuwa z tego gospodarstwa już tego, tego swojego darczy. Zresztą znacie te konstrukcje, rażąca niewdzięczność i tak dalej. Ustawodawca stara się załatwić pewne problemy. One no, dzisiaj mogą się wydawać historyczne, ale to nie do końca tak jest. Więc te służebności osobiste mają inny charakter. One też są prawnorzeczowe, bo oczywiście można te służebności osobiste rozwiązać w sposób zobowiązaniowy, to się wszystko zgadza, tak, ale służebność, służebność ma to do siebie, że jest prawem rzeczowym, a prawa rzeczowe są silniejsz. Mamy następny podział na służebności czynne i bierne. Tutaj co do tych biernych to tak nie do końca się wszyscy zgadzają o co tutaj chodzi te bierne, no bo czynne, no czynne polegają na tym, że ja mogę dojeżdżać do mojego pola. Mogę czynić coś co wynika, co jest treścią tej właśnie y, służebności. Natomiast bierne wydaje się, że to jest ta druga strona, mianowicie, że ktoś ma prawo znosić tak e, pewne działania z mojej strony. Tak, wobec tego tutaj służebność ma jak gdyby takie dwie strony. Z jednej strony to jest prawo do określonego działania, a z drugiej to jest obowiązek powstrzymania się od pewnych działań. Ale tutaj czasami różnie się rozumie również te służebności bierne, jako po prostu no, zwykłe prawo do, do, do nierobienia czegoś, tak? Mamy pewne prawo, moglibyśmy na przykład zejść na, wejść na, na, na pole sąsiada i tam zerwać gruszeczki, które zwisają z naszego drzewa. To nasze drzewo rośnie na naszym, ale gałąź przechodzi na, na, na cudze i tak się dziwnie składa, że, że tam akurat są najsłodsze gruszki ale sąsiad może, może nam tego zabronić tak? może ustanowić taką służebność która będzie służebnością właśnie bierną będzie pozostał będzie, będzie jej treścią będzie to że ktoś nie będzie miał tego prawa do zbierania tychże, tychże gruszek, sąsiad powie, sąsiedzie, ja mam tutaj grządki, mam kapustę, nie chcę, żeby sąsiad mi wchodził na te moje grządki, ja sam zerwę te jabłka i sąsiadowi je dam, nie ma żadnego problemu, o, i to powiedzmy mogłoby być treścią takiej właśnie służebności biernej, czyli ograniczającej nam niejako możliwość określonego działania. Czyli już zasadniczo zaczynacie rozumieć, co to jest służebność gruntowa, tak, a więc jeżeli mówimy o służebności gruntowej, to jest służebność drogi koniecznej, służebność drogi koniecznej. Ten przykład, tak jak mówię, niech Wam siedzi z tyłu głowy. Na czym polega służebność gruntowa? Ano, żeby zwiększyć użyteczność, tak? tej nieruchomości, którą nazywamy władnącą kosztem służebności, która jest służebnością służącą, obciążoną, tak, a więc kosztem, kosztem jednej, jednej nieruchomości no, druga nieruchomość niejako tutaj traci, tak, dlatego, że do wspólnego użytku jakiś skrawek gruntu musi być tutaj oddany, musi być oddany. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że kupujecie na przykład działkę przy rzece, tak, i przy tej rzece biegnie taka dróżka, no, bo wiadomo, przy samej rzece, no, to i tak się nie da tego uprawiać, tak, bo rzeka wylewa, nie wylewa, podmywa brzegi, inne rzeczy, wobec tego na drogę się to, powiedzmy, całkiem dobrze nadaje, no, ale okazuje się, że ta rzeka się rozzuchwaliła i zabrała ten kawałek drogi. I teraz nie macie jak dojechać do tej waszej działki, tak? A więc tutaj znowu, no, musicie prosić sąsiada, żeby się trochę posunął, odsunął się od tej rzeki, tak, tym swoim płotem, żebyście mogli jeździć no wejdzie to wprawdzie w jego nieruchomość, no ale, no ale właśnie jest rozsądne, jest rozsądne. Jemu i tak na nic, tego skrawka, który jest przy samej rzece, i tak mu się to na nic nie przyda, natomiast no wy nie macie drogi, tak? I to jest dosyć istotna sprawa, żeby tutaj taką drogę właśnie mieć. Czyli, żeby zwiększyć użyteczność albo w ogóle tak dać możliwość korzystania z mojej nieruchomości w sposób, no powiedzmy, zgodny z jakimś sensem gospodarczym, tak. Po prostu trzeba, trzeba się trochę posunąć, trzeba, trzeba troszeczkę, troszeczkę tutaj dać ze swojego, żeby ten sąsiad mógł, powiedzmy, w sposób normalny, w miarę, w miarę, w miarę sensowny korzystać z tej swojej nieruchomości. I to jest, i to jest po prostu cały sens służebności, w tym zwłaszcza służebności gruntowych. Czyli mamy nieruchomość władnącą, Kosztem obciążonej zwiększamy użyteczność tej nieruchomości władnącej, to jest ta nieruchomość, która nie ma drogi koniecznej i kosztem tych dwóch nieruchomości, które mają wspólną granicę, tak, no, na tej granicy no, wyznacza się jakąś drogę taką, żeby ktoś wozem konnym mógł w jedną stronę, czyli nie chodzi o to, żeby to było szerokie, tak żeby to od razu zaraz autostrada wiodła, tylko żeby był kawałek drogi, kawałek ścieżki, żeby można było tam dojechać. No i oczywiście, ponieważ to jest prawo rzeczowe, to przysługuje każdoczesnemu właścicielowi. Każdoczesnemu właścicielowi. Właściciele się będą zmieniać, spadkobiercy będą następni, będą przejmować te, te, te działki, te, 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 te gospodarstwa rolne, te pola za każdym razem to działa no bo na tym polega siła tak siła prawa rzeczowego jak powiedziałem można osiągnąć zasadniczo ten sam efekt w prawie poprzez stosowanie konstrukcji zobowiązaniowych no ale konstrukcje zobowiązaniowe nie są takie silne i z tego względu sięgamy po najsilniejsze konstrukcje prawnorzeczowe staje się taka służebność gruntowa częścią składową nieruchomości władnącej, tak, czyli ta nieruchomość władnąca ma jeszcze, tak, ktoś sprzedaje tą nieruchomość władnącą, no i otrzymuje jeszcze niejako tą służebność drogi koniecznej od tego poprzedniego właściciela, czyli, czyli kupuje z częścią składową, tak, w skład tej nieruchomości wchodzi, wchodzi ta nieruchomość władnąca. Przy postacie, o czym była już wcześniej mowa, właśnie czynna, bierna, czynna, czyli do korzystania w określony sposób. Zerknijmy sobie, bo tutaj mamy już pewne, pewne takie rozwiązania. Służebność czynna. Każdoczesny właściciel nieruchomości władnącej może w określony sposób korzystać z nieruchomości obciążonej. Ma możliwość przechodzenia, przejeżdżania, może wypasu bydła, może korzystania z wody ze studni. Jest to aktywna ingerencja w cudze prawo własności poprzez własne zachowanie. Tak? Więc jest czynna, czyli inaczej aktywna. Jeśli chodzi o tą bierną, no to jest to pewne ograniczenie do korzystania. Tak? Ograniczenie, czyli zakaz nie może prowadzić na przykład działalności gospodarczej, tak? danej określonej działalności gospodarczej. No bo jest głośna ta działalność gospodarcza. Nie może wznosić budowli ponad 2 metry. Niektórzy mówią już, że te służebności bierne, one, one zasadniczo już straciły znaczenie, bo, bo one miały, miały może faktycznie przy tej zabudowie, powiedzmy, jakiś sens, prawda, ale no, dzisiaj jest plan zagospodarowania, mamy jeszcze ten artykuł 222, paragraf 2, e, e, który może nam tutaj posłużyć, jeżeli ktoś nam zasłania słońce swoim, powiedzmy, bardzo wysokim budynkiem, no jest okej, możemy powiedzieć, że, że, że powoli te służebności bierne tracą sens, można powiedzieć, że, 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 że powoli tak, te, te służebności również czynne, one też no, trochę tracą sens, tak, dlatego że no, no pewne procesy się w tej chwili zmieniły. Już nie ma na wsi rodzin wielodzietnych. Jakbyście sięgnęli do, do babci, dziadka, pradziadka, zapytali ile tam było dzieci w rodzinie, to by się okazało, że siedmioro to była normalka. A dzisiaj, drodzy Państwo, czasy są takie, że jest jedno dziecko, jak ktoś ma dwoje dzieci, to już, drodzy Państwo, jest to karta dużej rodziny i w ogóle, w ogóle, jak już trójka, to już szaleństwo, jest to, jest to drodzy Państwo, jakieś... Byłoby dobrze, gdybyśmy, gdybyśmy do tego modelu wrócili, drodzy Państwo, bo, bo inaczej czeka tutaj naród Polski niechybna na śmierć. No ale, ale no spróbujcie. No, ja, ja namawiam tak, ale sam tutaj nie jestem bez grzechu, bo mam tylko jednego syna. No ale, ale no możemy sobie tutaj gadać po próżnicy, prawda? I mówić, kurczę, tu, tutaj dzieci są potrzebne. No, ale czasy się po prostu zmieniają i, i już. Wobec tego te służebności, te służebności powoli, powoli tracą sens. Niemniej jednak ciągle jeszcze w prawie cywilnym są i. Przynajmniej niektóre jeszcze mają tendencję do tego, żeby się pojawiać w naszym prawie. Co ciekawe, będziemy mówili o służebności przesyłu, to jest to, jest to nowa rzecz w naszym prawie, czyli okazuje się, że ta stara konstrukcja z XIX-wiecznym uzasadnieniem, tak niejako teraz odnajduje nowe życie. No właśnie, no więc okazuje się, że, 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 że być, może, być może te służebności zaczną przeżywać też tak samo swój renesans. Może jako trzecią, jako trzecią trzeci rodzaj służebności, a więc czynna bierna czasami wyszczególnia się służebność związaną z prawem sąsiedzkim. No właśnie na przykład, ja nie każę sąsiadowi, żeby on korzystając ze swojego prawa. No bo on chce korzystać ze swojego prawa. Why not? Chce, chce po prostu wejść i zerwać gruszeczki, które są piękne na, na, na jego drzewie, tak tyle tylko, że zwisają akurat na moją stronę działki, tak. No więc jeżeli chce, chce mu to zabro tego zabronić, no to byłaby właśnie jakaś, jakaś służebność bierna, prawda, że, że każdy, kto kupi tą działkę, to, to właśnie może tutaj, może tutaj zakazać sąsiadowi korzystania z tego, co mu daje kodeks cywilny i to byłaby, można powiedzieć, że trzecia, trzeci rodzaj służebności. Niektórzy mówią, że, że również te służebności związane z prawem sąsiedzkim to nic innego jak służebności albo czynne, albo bierne, no właśnie, ale niektórzy, niektórzy uznają to za trzeci rodzaj służebności. W jaki sposób powstaje taka służebność, na przykład służebność drogi koniecznej? Otóż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka służebność powstała w drodze umowy. W drodze umowy. No właśnie, no przecież to, że, że ja sobie jakąś umowę zobowiązaniową tutaj nawet bym zawarł, to ja mogę taką umowę zobowiązaniową. Zawrzeć jako ten pierwszy krok tej umowy prawnorzeczowej. Tak? Pamiętacie, że, że jeśli chodzi o prawo rzeczowe, to domagamy się umowy o podwójnym skutku. Tak? A więc najpierw jest skutek zobowiązaniowy, a potem będzie jeszcze skutek prawnorzeczowy. Prawda? Ten skutek prawnorzeczowy to będzie skutek przenoszący służebność. Tak? Na przykład w postaci wpisu do Księgi Wieczystej będziemy mieli już pewny skutek pełny skutek prawnorzeczowy. Więc tutaj również taka umowa działa dokładnie tak jak umowa sprzedaży. Oczywiście, umowa sprzedaży jest takim najbardziej sztandarowym przykładem umowy prawnorzeczowej umowa sprzedaży rzeczy. Ma się rozumieć. Natomiast, natomiast służebność powstaje dokładnie, dokładnie tak samo. Czyli. Ten, kto jest zainteresowany tą służebnością drogi koniecznej, idzie do sąsiada i mówi, sąsiedzie, dwie flaszki tutaj stawiam na stół. Sąsiad by się trochę przesunął tym swoim płotem, bo no, bo po prostu koń mi nie umie pływać. A, a jadąc do tej mojej nieruchomości, tak, rzeka podmyła tutaj ten kawałek drogi, no nie mam jak przeskoczyć przez tą wyrwę, którą rzeka zrobiła, tak? Sąsiad mówi: Sąsiedzie, nie ma żadnego problemu, już rozmawiałem. Syn przyjdzie w niedzielę, czy tam w sobotę, i przesuniemy to ogrodzenie i damy sąsiadowi tutaj dojazd. Nie ma żadnego problemu, dwie flaszki wódki starczą, a za to prawda, sąsiad przyjdzie w niedzielę, jak skończymy robotę, prawda, to tutaj uczcimy tutaj tą, tą, tą przyjaźń sąsiedzką, właśnie, właśnie w ten sposób. Oczywiście, jeśli, jeśli, jeśli jest, jest to, to służebność, która miałaby być no nie tylko, pozostać nie tylko w tej sferze zobowiązaniowej, czy, a więc również w sferze. Prawno rzeczowej wywrzeć jakiś skutek, ona musiałaby niestety. Być w formie notarialnej, tak, a więc strony musiałyby się udać do notariusza, powiedzieć notariuszowi, że chodzi tutaj o służebność drogi koniecznej, że sąsiedzi się zgadzają, tak, ten jeden, na przykład, jeżeli to właśnie ta droga konieczna ma tą granicą, tą miedzą tradycyjną tutaj, tutaj być poprowadzona ta droga. Wobec tego jeden sąsiad, drugi sąsiad, również, również ten, który, który się, który będzie. Tym przyjmującym jako to oświadczenie też tak samo powinien się stawić, ale wystarczą, wystarczą tylko ci dwaj i idąc do notariusza drogą aktu notarialnego ustanawiają służebność drogi koniecznej. Może być to odpłatnie, może być nieodpłatnie, to już jest inna sprawa, tak, czy będzie za to zapłata. Natomiast musi być forma aktu notarialnego i jeśli, i jeśli chcemy się powoływać tak, na, na, na to prawo i w, w też tak samo to prawo w pewien taki bardzo skuteczny sposób tego, tego prawa móc dochodzić no to powinniśmy też tak samo zadbać, żeby wpisać sobie to ograniczone prawo rzeczowe, tą służebność do Księgi Wieczystej, tak? dlatego że no właśnie, Księga Wieczysta daje nam tą pieczęć, daje nam tą gwarancję, że, że będziemy się mogli powoływać, gdyby się na przykład pojawiły jakieś inne służebności konkurencyjne, o tym sobie rozmawialiśmy. No właśnie, jeżeli, jeżeli będzie taka właśnie sytuacja, to, to bardzo dobrze, dlatego że umowa, umowa powoduje, że wszyscy są zasadniczo zadowoleni. Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą, oraz jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej, wpis do tej księgi, chyba że przepis stanowi inaczej. Tutaj mówimy o przeniesieniu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, ale to przeniesienie jest po prostu takim troszeczkę posunięciem się, tak, czyli jest de facto ustanowieniem tego prawa rzeczowego, czyli wszystkie zasady stosujemy te same, które związane są z ustanowieniem tego prawa rzeczowego, również do, do przeniesienia. Może powstać służebność może powstać poprzez zasiedzenie. To jest tutaj, jak widzicie, takim, takim specjalnym o, taką otoczką to podkreśliłem, dlaczego? Dlatego, że przypominam sobie, że swego czasu kazus dotyczący zasiedzenia służebności był przez doktora Misiaka zaproponowany na egzaminie. Ten kazus rzeczywiście na egzaminie się pokazał. O co tutaj chodzi? Otóż chodzi o ten śmieszny artykuł 292, który to stanowi, co następuje. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie, ale tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio. Stosuje się odpowiednio. No i teraz tak nie bardzo wiemy, cóż to jest to trwałe i widoczne urządzenie, tak, trwałe i widoczne urządzenie. Po prostu też prawdopodobnie ustawodawcy chodziło o to, że nie można zasiedzieć na przykład instalacji, która biegnie w naszej ziemi. I, i tutaj wydaje mi się, że, że, że o to chodziło naszemu ustawodawcy, wobec tego stwierdził, że, że, że coś takiego może mieć miejsce. Jakie jest praktyczne znaczenie tego właśnie przepisu? Otóż wyobraźcie sobie, że w górach jakiś góral jakiś baca no wypasa owiecki sobie na swojej łące. na hali sobie wypasa łowiecki. Ale sąsiad tak, ma studnie. Tak, no i niestety no, Woda w górach to jest, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, to, to, to nie da się zrobić tak, że jak sąsiad ma, nie studnie, tak, no to ja sobie też taką studnię wykopię, bo się może okazać, że tam wody nie ma. No więc w tej sytuacji, no co możemy zrobić, tak, no trzeba, trzeba będzie do tej studni, tak, żeby te łowiecki tam napoić, trzeba będzie przejść, tak, trzeba będzie przejść i trzeba będzie korzystać, z tej właśnie studni, tak, ta studnia należy do tego sąsiada, no tutaj trzeba, trzeba te łowiecki przegnać, trzeba z tej studni skorzystać, wody naciągnąć z tej studni, no i napoić te łowiecki. I to jest właśnie ten przypadek, który był oczywiście przedmiotem, tak, jakichś tam dociekań, więc taka studnia, taka, taka, taki kawałek jakiegoś koryta, strumyka Coś, z czego można korzystać, tak? Co, co, co powiedzmy, służy temu, żeby no, 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 no w jakiś sposób, w jakiś sposób też no, no ekonomicznie to wszystko było uzasadnione, no bo wiadomo, że zwierzęta potrzebują pić, prawda? Więc, więc no jak ja nie mam wody, tak, no to dlaczego sąsiad ma się trochę nie posunąć i, i nie pozwolić mi, żebym ja skorzystał z wody? No przecież mu nie ubędzie, tak. Więc w tej sytuacji to jest właśnie taki najbardziej sztandarowy przypadek zasiedzenia, ale zasiedzenia nie gruntu, tylko zasiedzenia służebności, zasiedzenia służebności. I tu uwaga, tu uwaga możliwe jest również zasiedzenie służebności przesyłu. I drodzy Państwo, właśnie, właśnie w tej chwili minęło 30 lat. 30 lat od momentu kiedy kiedy okazałoby się okazałoby się że no właśnie, zaczął się okres zasiadywania, ponieważ w roku 90. tak uzyskaliśmy tutaj niejako zmianę stosunków gospodarczych. Wobec tego nastąpiło, nastąpiło już, nastąpił już upływ 30 lat tego zasiadywania przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze, które, no jeszcze się wywodzą z tych bardzo, bardzo starych czasów, tak? Z bardzo, bardzo starych czasów. No i ta, ale to o tej służebności przesyło jeszcze sobie powiemy pod koniec. Ale to to jest, to jest dokładnie, dokładnie to, czyli zasiedzenie służebności. Tak? E, oczywiście, możemy powiedzieć, że taki subenergetyczny jest trwałym, widocznym urządzeniem, więc jak nie, jak tak. <laughs> oczywiście moglibyśmy tutaj domniemywać, że ta służebność przesyłu jest służebnością służebnością gruntową, ale to nie do końca tak jest. To nie do końca tak jest, ona, ona ma taki swój specyficzny charakter. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o tym przypadku, że, że, że baca zasiadywa możliwość korzystania z studni, która jest na, na sąsiednim polu, na, na, na polu sąsiedniego, czy na łące, na hali sąsiedniego bacy, to będzie jak najbardziej dobry przykład na e, zasiedzenie służebności gruntowej, bo chodzi tutaj o służebność gruntową, czyli grunt tego, tego jednego Bacy, to ta hala no niejako korzysta tutaj z, z tego trwałego urządzenia, które jest posadowione na innym gruncie i tutaj jest relacja jeden grunt, drugi grunt, tak? Jedna nieruchomość, druga nieruchomość, a więc nie jest to służebność osobista, tylko jest to służebność służebność, która, która jest służebnością gruntową. Służebnością gruntową. I znowu dobra zła wiara 20-30 lat i nastąpi nastąpi zasiedzenie takiej właśnie służebności gruntowej, takiej służebności gruntowej. W jaki sposób następuje również w w nabycie służebności poprzez orzeczenie sądu. No bo jest to oczywista sprawa, że służebności powstają na mocy orzeczenia sądu. No właśnie, znowu mamy na myśli tą służebność gruntową. Służebność drogi koniecznej. Służebność drogi koniecznej, no, no właśnie, no może się nie udać po, po wstanie, powstanie tej służebności, Można zasiedzieć, no ale trzeba przez sposób nieprzerwany tak korzystać tak z tej drogi przez 30 lat. A to już jest jakiś problem. No bo właśnie, no bo tutaj może nastąpić przerwanie tego naszego korzystania tak z, tej, z tejże służebności. No więc trzeba będzie pójść do sądu. Oczywiście można powiedzieć, że to źle, ale prawnicy nie mówią, że to tak bardzo źle, bo prawnicy z tego właśnie żyją, że ktoś do nich przychodzi i mówi: Szanowny panie, czy pan mi pomoże, ponieważ tak się złożyło, że kupiłem działkę i teraz się okazuje, że, że nie ma dojazdu do tej działki. Kiedyś był dojazd tuż przy rzece, ale rzeka zmieniła swoje koryto, zabrała powiedzmy kawałek tego dojazdu. No i co teraz zrobić? No właśnie, no trzeba, trzeba coś wymyśleć i niech sąd myśli. Niech sąd myśli. Okej, okay, no sąd no, oczywiście przeszczęśliwy z tego powodu nie jest, <laughs> żeby tutaj ustanawiać, ustanawiać właśnie służebność. No ale no, jeśli taki wniosek do sądu złożymy o ustanowienie takiej służebności gruntowej, no to sąd wyda wyrok. tak? Sąd wyda wyrok. Oczywiście sąd będzie cały czas pytał tak strony. Jak, czy widzą jakąś możliwość dobrowolnego ustanowienia takiej służebności? Jeżeli tak, może, może, może jakaś odpłatność by tutaj satysfakcjonowała tą drugą stronę. No więc, no więc właśnie to, to, to orzeczenie sądu, to orzeczenie sądu. Może, może, może tutaj taką służebność stworzyć. Najczęściej właśnie dotyczy to służebności drogi koniecznej i tutaj mamy przepis, który mówi, jeżeli służebność nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności gruntowej, to jest właśnie służebność drogi koniecznej. Mamy również taką ciekawą konstrukcję, o której jeszcze parę zdań sobie powiemy: to jest naruszenie granic gruntu sąsiedzkiego. Gruntu sąsiedzkiego. Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granicę sąsiedniego gruntu, właściciel gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Tutaj co ciekawe, to, co ciekawe. Ustanowienia tej służebności może żądać właściciel tego gruntu, który, który no stał się ofiarą niejako tej budowy, tak? Jak się to może stać? No, może się to stać bardzo łatwo. Znowu tutaj musimy sięgać do historii. Tym razem, jeśli chodzi o to naruszenie granic gruntu sąsiedzkiego, to wynika to znowu ze stosunków miejskich, w których też działki bardzo często były wąskie. Wobec tego ludzie budowali, budowali się w granicy, tak, za zgodą oczywiście sąsiada, no ale bardzo często okazywało się, że ta granica to nie jest ta rzeczywista granica, no i, i kawałek tego mojego budynku wchodził w działkę sąsiedzką. Siada. No i teraz co zrobić, co zrobić? No więc mamy odpowiedni przepis, który mówi, no w takiej sytuacji może powstać służebność, tak, może powstać służebność, czyli właściciel tego gruntu, tego gruntu poszkodowanego nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba, że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo, że grozi mu niewspółmierna szkoda, ma na to miesiąc od momentu, kiedy, kiedy rozpoczęto budowę, może on jednak żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na wskutek budowy straciła dla niego znaczenie. Więc tutaj się pojawia ta możliwość ustanowienia, służebności, służebności. Znowu tak jak z tą drogą konieczną, ten, który mi tym budynkiem wjechał w moje, może, może być, może być albo na drodze sądowej, albo na drodze umownej, poproszony o to. Co by uiścił tutaj odpowiednią kwotę albo zakupił to, będzie ustanowiona służebność, no i dobrze nie będzie już problemów, nie będzie nikt nikomu rozwalał takiego domu, bo jak już jest ta służebność, już jest to zapłacone, no nikt do nikogo nie ma pretensji. Mamy też takie ciekawe przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, tak, zniesienia współwłasności. W takim przypadku, w takim przypadku to zniesienie współwłasności może również poprzez orzeczenie sądowe spowodować powstanie służebności, czyli no, danej rzeczy nie da się podzielić, tak, jest to, jest, to, jest, to, jest to, nieruchomość taka, której z punktu widzenia gospodarczego podzielić się nie da, no, może być przyznana jednemu ze współwłaścicieli albo z obowiązkiem z spłaty tak, albo, albo z obciążeniem, z obciążeniem części składowych tej nieruchomości, na przykład służebnością. Możliwe jest również powstanie decyzji administracyjnej, powstanie w drodze decyzji administracyjnej służebności, ale jest tak rzadkie, że, że no trudno, trudno o tym mówić najczęściej wywłaszczenie. Jak sama nazwa wskazuje, polega po prostu na tym, że, że skarb państwa staje się właścicielem tej nieruchomości, tak, no bo potrzebuje pobudować autostradę, tak, wobec tego ktoś się nie zgadza. Mówi, nie, bo ja mam tutaj gospodarstwo, co mnie to obchodzi, sobie pobudujcie autostradę gdzie indziej, ja się nie zgadza. No więc państwo no, ma pewne narzędzia, żeby tą osobę wywłaszczyć, również, również, również może państwo. Zamiast pełnego wywłaszczenia, wnosić o to, żeby ustanowiono służebność, na przykład służebność drogi koniecznej, tak, czy, 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 inny, czy innej służebności jeszcze, prawda? Przejazdu, jakiś tam inny. Mamy też piątą, piąty, piątą metodę powstawania służebności, mianowicie. Służebność może powstawać również poprzez zapis windykacyjny. O tym zapisie windykacyjnym będziecie bardzo dużo słyszeć ode mnie, jak się spotkamy na prawie spadkowym. Mam nadzieję, że się spotkamy w realu już w październiku, mieli Państwo, i tam sobie zaczniemy zajęcia z prawa spadkowego. Zwykle tak jest, mam nadzieję, że wróci to wszystko z powrotem do, do tego samego. Otóż w zapisie windykacyjnym, czyli w czymś w rodzaju takiego testamentu, tak żeby Wam wyjaśnić, cóż ten zapis windykacyjny jest, on jest czymś w rodzaju testamentu bardziej, można, można uczynić na czyjąś rzecz służebność, czyli ktoś, Ktoś będzie miał jakieś tam prawo korzystania, na przykład z, z cudzej nieruchomości, prawo, prawo przechodzenia przez tą nieruchomość, no można coś takiego uczynić. W jaki, sposób, w jaki sposób służebności winny być wykonywane? No właśnie, winny być wykonywane po pierwsze tak, jak to wynika z tej czynności, która tą służebność ustanawia, no bo nie bez powodu się te służebności ustanawia. Jeżeli to jest służebność drogi koniecznej, no to chodzi po prostu o to, że była droga. Tak? żebym ja dojechał samochodem, traktorem czy, czy rowerem, nawet do mojego pola. Tak? A więc określa źródło jego powstawania. Powinna być ta, to, to wykonywanie tej służebności modyfikowane. Tak? Modyfikowane są zasadniczo dwa modyfikatory. Dwa modyfikatory. Po pierwsze, oczywiście zasady współżycia społecznego, tak czyli no właśnie, jeżeli ja mam tą służebność, no to, to, to po prostu chodzi tylko o to, że sąsiad robi mi no, pewną uprzejmość, prawda? No może odpłatnie, ale jednak, więc on się, on się tylko trochę, trochę posuwa, tak? Posuń, że się sąsiedzie. <grych> tak. No więc ja też nie powinienem tutaj szaleć, prawda? I jak tylko już zyskam tą służebność, na przykład, to, to, to powiedzmy śmieci sąsiadowi tutaj na tą drogę wywalać, tak, no bo skoro to jest moja droga konieczna, tak, służebność drogi koniecznej. To ja sobie będę tutaj na tą drogę wysypywał po prostu tutaj śmieci z, z, z kubła, tak? No bo tak mi się podoba, prawda? No więc zasady współczucia społecznego mi tego zabraniają. Drugi modyfikator to jest uwzględnienie też pewnych zwyczajów miejscowych, tak? A więc, no właśnie, no trochę inne zwyczaje są na podchalu, trochę inne zwyczaje panują gdzieś tam w Polsce Północnej, trochę inne gdzieś w Polsce Wschodniej i jeszcze, jeszcze gdzie indziej pewnie inne, tak? Więc należy się pytać, jak to zawsze było. Jeszcze w górach się spotyka tak zwane serwituty. To już w ogóle jest taka służebność, która jest niezwykle ciekawa, że, że, że jest kilka dni w roku, gdzie, gdzie, rolnicze, gdzie, gdzie górale mogą jechać sobie do, do lasu. I na przykład w tym lesie mogą sobie wyciąć i drzewo, które im się spodoba, prawda? Bardzo ciekawa sprawa, jakbyśmy mieli więcej czasu, to moglibyśmy do tego wrócić, bo jeszcze, jeszcze wyobraźcie sobie, że serwituty się spotyka w prawie, w prawie polskim. No ale są to pewne zwyczaje miejscowe, trzeba to szanować, trzeba, trzeba się temu ukłonić, i dopóki one są jeszcze czynne, aktywne, to, to należy je uwzględnić, tak? Mówię o tych serwitutach, dlatego że zobaczcie, że łacińska paremia servitutinus serwitutinus civilter utendum est, czyli ustanawia się serwitut, czyli, czyli w służebność tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś miał większą korzyść niż, niż mamy stratę, tak, z jak najmniejszym Poszkodowaniem, jak najmniejszym obciążeniem, utrudnieniem te, tej nieruchomości, tak zwanej obciążonej. Więc służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Tak? Tą zasadą będziecie się kierować wtedy, kiedy będziecie sędziami Sądu Rejonowego, i tutaj przyjdą do was w zwaśnione strony. Z wnioskiem o to, żebyście wy jako, jako sędzia ustanowili służebność drogi koniecznej, tak? Wobec tego to wy musicie się zastanowić, no, co zrobić, żeby, żeby można było w sposób sensowny, gospodarczo uzasadniony, korzystać z tej nieruchomości, która nie ma drogi, a jednocześnie żeby ci, którzy no, będą tymi dawcami, jednocześnie jak najmniej stracili, dlatego że ta zasada, ta zasada jest zasadą nadrzędną. Ma być tak, że korzyść z tytułu tej drogi koniecznej e, e, powinna być większa niż straty, których doznają ci, którzy, e, którzy są e, właściwie. Korzyść tej działki, bo to mówimy o służebnościach gruntowych, korzyść tej działki, która jest tą działką władnącą, tą nieruchomością władnącą, powinna być większa dla tej działki niż, niż, niż tych nieruchomości, które są obciążone. No, oczywiście, że, że, że to wszystko przekłada się potem na korzyści, które mają ci, którzy, do których należą te korzyści, a więc ich właściciele, ale co do zasady tutaj rozpatrujemy, patrzymy na jedną nieruchomość, na te, na te pozostałe nieruchomości, które będą tymi dawcami tej drogi koniecznej, tej możliwości korzystania z tejże, z tejże działki. Mamy również, mamy również bardzo ważną sprawę, bo, bo teraz powstaje pytanie: No, dobrze, proszę pana, ale żeby tam była droga, no to droga musi być utwardzona. To nie może być, proszę pana, w, nie wiem, kawałek, kawałek jakiejś tam trawy, kępy trawy, no bo proszę pana, po tej kępie trawy się raczej nie da jeździć, prawda? Trzeba byłoby to utwardzić. Wobec tego, kto ma to utwardzić? Czy mają to utwardzić ci, którzy zostali tutaj skrojeni tak z kawałka swojego gruntu, żeby ktoś miał drogę konieczną? No więc nie, nie, kto korzysta, ten utrzymuje urządzenia. Tak, zasada jest taka, że, że ten, do kogo należą korzyści, tak? to, ten, to ten musi też utrzymywać te właśnie urządzenia najlepiej to widać na przykładzie, na przykład, na przykładzie mostu. tak? To, to, to widać dokładnie No jest mostek No i ten mostek jest właśnie łączy, łączy tą moją nieruchomość, No ale ale oczywiście ten mostek, tak, jest z jednej nieruchomości do drugiej, no to teraz pytanie, kto ma utrzymywać ten mostek? Czy ten, który stracił przez to, że, że ten mostek tam jest i jeszcze kawałek drogi, tak, jest? No nie, no ten, kto korzysta, ten utrzymuje mostek, ale oczywiście to nie są proste sprawy, często, często tutaj się pojawiają kłótnie, nieznaski, spory, no bo oczywiście ten, ten, który korzysta, nie zawsze jest chętny, żeby to utrzymywać, tak, no, to nie jest jego grunt, tak, wobec tego, czy on ma utwardzać tą drogę. Czy nie, bywa, bywa różnie. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej, ale oczywiście umowa może inaczej to przewidywać. No i co jest oczywiście ważne: ten, kto, kto niejako traci, jeśli będzie jednak tracił zbyt wiele, jeśli będzie w sposób no niezgodny, niezgodny z, ze zwyczajami, z zasadami, z jakąś normą korzystania z tego korzystał ma roszczenie negatoryjne. Kiedy to się może pojawić? No wyobraźcie sobie, że ktoś ma tą służebność drogi koniecznej, ale <gryny> przedtem działka miała charakter rolny, on postanowił tam, mieli Państwo sobie postawić na przykład biogazownię, tak, no znam taki przypadek, no i do tej biogazowni no, muszą dojeżdżać samochody ze śmieciami. Już nie dość, że ta biogazownia i to będzie śmierdzieć, tak, no to drodzy Państwo jeszcze na dodatek ta, ta droga konieczna, no już w ogóle będzie rozjeżdżona przez te samochody dowożące tam powiedzmy jakieś odpady do tej biogazowni. No więc w tej sytuacji bez wątpienia właścicielowi tej nieruchomości, która, która jest, jest tą nieruchomością obciążoną, ma roszczenie negatoryjne. To roszczenie negatoryjne to jest nasze 222 paragraf 2, czyli same dwójki. Przeciwko sobie, która narusza własność w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, zaniechanie naruszeń, więc może się sprzeciwić włożeniu śmieci do biogazowni, w ogóle się może sprzeciwić temu, żeby tam powstała biogazownia. No to też jest też jest yy, 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 jakiś jego prawo. Co jeśli nastąpi podział nieruchomości, na przykład tej nieruchomości władnącej, czyli ja mam służebność drogi koniecznej, i moja nieruchomość, która ma jako część składową tą służebność drogi koniecznej, jest podzielona, każda nowo powstała jest tą nieruchomością władnącą. Jeżeli okazałoby się, że, że ta druga nieruchomość, która powstała, już ma tą drogę, bo bo, bo nie wiem, ma mostek na przykład, no to, no to można zwolnić, tak? Można, można tutaj, ma prawo właściciel żądać, żeby ten tamten, skoro ma mostek, już sobie dojeżdżał przez ten swój mostek, a nie tutaj jeszcze jeździł tą, tym kawałkiem, który w drodze tej służebności drogi koniecznej został, został mi jako odebrany. Tak, ma, ma, ma po prostu ktoś prawo jeździć tym, tym kawałkiem. Ustanowiono na, na, moim, na mojej ziemi tą służebność drogi koniecznej. Jeżeli następuje podział służebności obciążonej, tak a więc tego, tego właśnie kawałka ziemi, które, na, na którym, przez które wjedzie ta, ta droga, każda z nowo powstałych jest obciążona, a jeśli dotyczy niektórych, właściciel może żądać zwolnienia. W jaki sposób wygasa służebność gruntowa? Po pierwsze, może nastąpić zrzeczenie się, tak? No może ktoś dojść do wniosku, że, a jeśli chodzi o to pole, to i tak nie będzie z tego pola korzystał, chciał tam coś uprawiać, chciał tam coś robić, ale nie widzi żadnego sensu, wobec tego zrzeka się, zrzeka się. I znowu tutaj trzeba pójść do notariusza, przynajmniej podpis notarialnie poświadczony, jeśli w księgach wieczystych, to wykreślenie z tych ksiąg wieczystych konfuzja może nastąpić, czyli zejście się, zejście się prawa własności ze służebnością. Tak, no jeżeli jest moja nieruchomość obciążona i ja dochodzę do wniosku, że dobra, to ja już nie chcę tego sąsiada, który mi będzie jeździł, będzie żądał ode mnie tej służebności drogi koniecznej. Ja kupię tą jego działkę i będę miał dużą działkę i nie będzie już potrzeby, bo, bo wtedy będę sobie dojeżdżał do swojego, tak? Poprzez to, że, że moje będzie większe, będę sobie po podwórku jeździł, jak będę chciał. Więc konfuzja, zejścia, zejście się z prawem własności. Również stworzono takie domniemanie, że jeśli ten, do kogo ta służebność drogi koniecznej należy, nie będzie tejże, z tejże służebności korzystał, to nastąpi tutaj w swoiste przedawnienie, czyli, czyli wygaśnie ta służebność poprzez jej niewykonywanie przez lat 10. Tak? No i oczywiście można też pójść do sądu, można, można tutaj przed sądem udowodnić, że ktoś przez 10 lat nie korzystał z tej drogi koniecznej, tak i wobec tego, wobec tego służebność wyga, wygasła. Być może jeżeli była terminowa, to nastąpił upływ terminu, jeżeli był warunek rozwiązujący, to ten warunek mógł nastąpić. Być może mogło również nastąpić wywłaszczenie nieruchomości obciążonej. Można również udać się do sądu, walcząc o to, żeby sąd stwierdził, że, że, że winna, winna ta służebność gruntowa przestać, przestać istnieć. Tak? A więc jest, jeśli by się okazało, że, że ten właściciel nieruchomości obciążonej doszedł do wniosku, że to wykonywanie tej służebności osobistej jest dla niego szczególnie uciążliwe, że, że, że tutaj, że tutaj on, on nie będzie, nie będzie. Z tej służebności no, 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 nie będzie mógł się posunąć tak, dlatego że, że, że to po prostu w sposób szczególny narusza jego, jego interesy. Oczywiście znowu tak, wynagrodzenie jakieś, tak, no idące w drugą stronę i sąd może stwierdzić, że, 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 że znosi tą, tą właśnie służebność. Również na żądanie właściciela nieruchomości władnącej, gdy służebność stała się zbędna, wtedy oczywiście bez wynagrodzenia, no bo na przykład ma ten mostek. Przyczyną wygaśnięcia służebności gruntowej nie jest zmiana właściciela, ani też śmierć któregokolwiek z właścicieli. Dlaczego? Dlatego, że służebności gruntowe to jest relacja jeden grunt do drugiego gruntu. Tak, jeden grunt do drugiego gruntu. Jeden grunt zyskuje kosztem tego drugiego gruntu. Jeden grunt zyskuje drogę konieczną, kosztem, kosztem sąsiedniego gruntu. Tłumaczę to wszystko na podstawie służebności drogi koniecznej, tak? Oczywiście, nie tylko takie służebności się mogą pojawiać, ale jeśli chodzi o służebności gruntowe, to to jest najlepszy przykład, najlepszy przykład, najbardziej oczywisty przykład. Mamy służebności osobiste. Służebności osobiste, jak sobie wcześniej już powiedzieliśmy, to jest relacja człowiek- nieruchomość, a więc określona osoba. Może mieć, może mieć właśnie możliwość korzystania z nieruchomości w określony sposób. I tutaj znowu możemy się posłużyć służebnością mieszkania, ale pewnie w głowie kołacze Wam się takie pojęcie dożywocie. Dożywocie to jest taka darowizna, tak ale z zastrzeżeniem, że ten darczyńca Darcyń, darczyńca, czyli dożywotnik inaczej, będzie sobie dożywotnio mieszkał, na przykład w jednym pokoiku w tej, w tej kamienicy, którą wam na przykład podaruje jako, jako obdarowanemu. Wobec tego możemy powiedzieć zaraz, zaraz, czy, czy w tej sytuacji ta służebność osobista to nie jest w sumie to samo. Tak, to jest w sumie, to może być w sumie to samo, dlatego, że umowa do dożywocia jest umową zobowiązaniową, a jak Wam powiedziałem, bardzo często do umów prawnorzeczowych prowadzą umowy zobowiązaniowe. No, ba, nawet mamy taką zasadę, że, że jak nie ma tej kauzy w postaci umowy zobowiązaniowej, no to nie ma, nie ma umowy prawnorzeczowej, prawda? Więc to jest ta kazualność tychże, tychże umów prawnorzeczowych. Wobec tego umowa do dożywocia jest właśnie tą umową, która zwykle towarzyszy y, y, służebności mieszkania, służebności osobistej. Jakiej służebności osobistej? Wobec tego no, na czym polega służebność osobista? Ano powstaje prawno-rzeczowa, prawno więc bardzo silna relacja określonej osoby i nieruchomości. I nieruchomości. To nie odbywa się w sferze jakiejś relacji właściciela nieruchomości i tej osoby. Owszem, też, ale to, są, to jest sfera zobowiązaniowa. Natomiast sfera prawnorzeczowa to jest, ja jestem, ja jestem upoważniony do tego, żeby korzystać z nieruchomości. Każdy, kto mi zakłóci moje, moje korzystanie z, z tej nieruchomości, narusza moje prawo rzeczowe, więc bardzo, bardzo silne prawo rzeczowe. Również ten, który jest stroną tej umowy zobowiązaniowej. No o to tutaj chodzi. Po to, po to te służebności osobiste powstały, żeby rozwiązać te rozliczne problemy właśnie te, ty, ty, tych umów dożywocia, czy, czy problemy związane z, z, z testamentami, ze spadkobraniem. No spadkobranie to już nie, ale jest jakiś testament, czy, czy jakaś darowizna tak? i nagle się okazuje, że potem, że potem ten pozostały przy życiu małżonek, tak? który powinien właściwie korzystać z tej nieruchomości, ale już się zestarzał, jest stary, nie ma gdzie mieszkać. Tak? No więc taki, taki jest sens, taki jest sens tego, tej właśnie służebności yy, 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 osobistej. Czyli nieruchomość można obciążyć, ale nie na rzecz innej nieruchomości, tylko na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, której treść odpowiada treści służebności gruntowej. Czyli jest to podobne do służebności gruntowej, ale zamiast tej innej nieruchomości władnącej jest osoba władnąca. Tak, no i taka różnica, ale ciągle, ciągle służebność jest ustanawiana na nieruchomości, czy na przykład na mieszkaniu, na, na kamienicy, na czymś tam, na, na innym rodzaju nieruchomości. Uprawnionym jest osoba fizyczna. I robi się to w celu zaspokojenia określonych potrzeb społecznych, gospodarczych tej właśnie osoby fizycznej. Jej potrzeby się tutaj liczą. Jak wspomniałem, treść odpowiada gruntowej. W jaki sposób powstają służebności osobiste? Służebności osobiste, znowu domyślamy się, że pewnie drogą umowy, tak? drogą umowy, jeśli chodzi o umowę dożywocia, to treścią tej umowy do może być ustanowienie jeszcze służebności, służebności osobistej służebności mieszkania. Prawda? Czyli jest do żywocie, ale to korzystanie z tego mieszkania będzie, będzie w postaci służebności. Jednakże, do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, na nieruchomości nie stosuje się przepisów o dopuszczalności warunków lub terminów. Forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia. Czyli ta druga osoba jest zbędna przy ustanowieniu tejże służebności mieszkania. Wystarczy tylko i wyłącznie, łącznie, że, że tą, tą służebność mieszkania, ten obdarowany ustanowi. Bardzo często następuje to jednocześnie. Możliwe jest oczywiście, yy, 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 możliwe jest również orzeczenie sądu <laughs> i tutaj służebnością osobistą jest, drodzy Państwo, taka ciekawa konstrukcja, mianowicie ustanowienie drogi koniecznej, ale nie na rzecz nieruchomości, tylko na rzecz Posiadacza tej nieruchomości, tak? Co ciekawe, posiadacz, czyli, czyli na przykład ktoś, kto nie jest właścicielem, może też tak samo pójść do sądu, żądać tej drogi koniecznej, ale wtedy uważa się, że ta służebność dotyczy tylko i wyłącznie tego posiadacza, a więc ma charakter służebności osobistej, nie dotyczy działka, działka, tak? Działka, działki. Nieruchomość, nieruchomość, tylko posiadacz tej nieruchomości, tej, która no nie ma tej drogi koniecznej w stosunku do, do tych innych nieruchomości, to będzie służebność osobista. Również przez zniesienie współwłasności. No i co jest rzeczą ważną, służebność osobista tym się różni od służebności gruntowej, że nie można jej zasiedzieć, nie można jej zasiedzieć. Dlatego że, dlatego, że ta służebność jest osobista. Osobista. Tutaj się pojawia z tyłu głowy to, to dożywocie i ta służebność mieszkania powinna wam w głowie gdzieś tam tkwić, że, że ten, który jest tym, 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 tym dożywotnikiem, który ma korzystać z tego, z tego mieszkania, jak umiera, no to prf, na tym polega treść tej że umowy dożywocia, że to, że to dożywocie w tym momencie wygasa. No, i znowu w jaki sposób służebność winna być wykonywana. Tu znowu zasady współżycia społecznego, zwyczaje, o ile takowe są. No, i właśnie mamy też szczególne zasady dotyczące tej najważniejszej służebności, jaką jest służebność mieszkania. Tak? Powiedziałem wam, że bardzo często ona jest połączona z tym tak zwanym dożywociem, bo ta umowa dożywocia jest bardzo często dużo bogatsza, bo oprócz mieszkania. To ktoś na przykład się zobowiązuje, że będzie komuś jeszcze, na przykład sprzątał to mieszkanie, albo na przykład będzie dostarczał pożywienia tej osobie, albo ta osoba będzie, będzie gdzieś tam korzystała, tak, w jakiś inny sposób. Jeszcze, jeszcze powiedzmy, z pewnych, z pewnych przywilejów będzie, będzie jeszcze jakaś wartość dodana. Wobec tego sama służebność mieszkania, tak, no nie tworzy tak. Tego całego bogactwa zobowiązaniowej umowy do żywocia, ale jest jego bardzo ważną, immanentną częścią i o tyle ważną, że, że, że jeśli nastąpi ustanowienie tej służebności mieszkania, to można powiedzieć, że najpełniejsza, że, że najpełniejsza. Jeśli chodzi o służebność mieszkania, mamy tutaj odnośne przepisy. Artykuł 301, mający służebność mieszkania, może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie, czyli w jaki sposób korzysta ten, który, który ma tą służebność mieszkania. No więc może, może korzystać w ten sposób, że będzie korzystał sam, ale może też korzystać z żoną i z dziećmi. Tak? Może przyjąć małżonka i dzieci małoletnie, pełnoletnich nie może, ale istnieje pewien wyjątek. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. To by były na przykład te dzieci pełnoletnie. Jeżeli by się okazało, że, że te dzieci pełnoletnie muszą być przez niego utrzymywane, no właśnie, z jakichś tam względów, no to, no to wtedy wchodzi w rachubę taka możliwość. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostawać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności. No właśnie, ale, ale to oczywiście jako kontynuacja tego, że, że, że są dziećmi, były, były tam jako dzieci małoletnie w tym, w tym mieszkaniu. Ym, można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania będzie przysługiwała jego dzieciom, rodzicom, małżonkowi, więc taka umowa jest jak najbardziej możliwa. możliwa. Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku, czyli korytarze, piwnice. Do wzajemnych stosunków stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące właściciela nieruchomości. Ok, więc korzystanie przez uprawnionego z mieszkania trochę jest bardziej skomplikowane, no bo jeszcze się pojawiają. Inne osoby, które zwykle mieszkają z tym, kto, 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 komu przysługuje ta służebność mieszkania. Małżonek, małoletnie dzieci, inne osoby. Możliwa jest też inna umowa i występuje, wystąpi najczęściej w ramach, w ramach umowy dożywocia. O tym wam już mówiłem, starałem się to wytłumaczyć, że ta, ta umowa dożywocia tutaj jest bardzo, bardzo ważna. W jaki sposób wygasa służebność osobista, więc relacja pomiędzy daną osobą a nieruchomością na przykład mieszkanie mieszkanie. Poprzez śmierć uprawnionego, poprzez śmierć uprawnionego, i tutaj jest ta różnica między nieruchomością gruntową a nieruchom... służebnością gruntową a służebnością osobistą, no bo służebność gruntowa, jak Wam już wcześniej mówiłem, nie wygasa z chwilą śmierci, natomiast służebność osobista jak najbardziej. I tu również jest możliwa zamiana służebności za rentę. I to już zaraz tłumaczę, o co chodzi? O co chodzi, drodzy Państwo? Otóż te relacje między, między dożywotnikiem a, a osobą, taką, która otrzymuje tą tą, tą, tą nieruchomość, tak, tą darowiznę wraz z tymże dożywociem wraz z tą umową do żywocia bywają bardzo trudne i znowu tutaj sięgając do tam XIX wieku czasami bardzo dynamiczne czasami, czasami um, ci ludzie nie potrafią się ze sobą zgodzić no więc, no więc jest pewien problem, tak? Jest pewien problem, bo jeżeli te osoby się nie zgadzają, no to, no to też sąd nie może tolerować takiej sytuacji, że jest ten dożywotnik, ten kto na, na, na czyją rzecz mamy ustanowioną służebność mieszkania. No i nie można się z tą osobą nijak dogadać. Właściciel nieruchomości po prostu jest bezradny, ta osoba jest jakaś wyjątkowo, wyjątkowo nieprzyjemna. tak no Możemy sobie coś takiego wyobrazić, czasem widzimy, że, że w warunkach sąsiedzkich takie, takie sytuacje się pojawiają, bo nawet często to widzimy, no więc tym bardziej jeśli, jeśli to jest jakaś osoba, którą chroni tutaj to prawo do żywocia. Wobec tego ustawodawca mówi, no musi istnieć wyjście awaryjne i tym wyjściem awaryjnym jest zamiana na rentę. Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę. Tak? Zamiany służebności na rentę, zamiany dożywocia na rentę, bo i również dożywociu takie prawo, takie prawo jest. Więc tutaj no, sąd będzie musiał ingerować, oby jak najmniej. Jak najrzadziej, no ale, ale nie będzie miał prawdopodobnie innego wyjścia. Nie będzie miał prawdopodobnie innego wyjścia. No i drodzy Państwo, dochodzimy do bardzo ważnej służebności, która świadczy o tym, że służebności nie są jakimś dinozaurem czymś, czymś co, 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 co ginie w zamierzchłej przeszłości i dotyczy stosunków wiejskich, o których dzisiaj nie bardzo już się studentom chce w ogóle słuchać, bo, bo po prostu traktują to jako zamierzchłą historię i, i, i po prostu tutaj zupełnie nie, znajduje, nie znajdują pewne rozwiązania, zrozumienia. Mianowicie ta służebność przesyłu, o której Wam już wcześniej wspominałem. Służebność przesyłu, jak widzicie, jest tutaj potraktowana odrębnie. Ani nie wchodzi do służebności gruntowych, ani, ani nie wchodzi do służebności osobistych, tylko po prostu jest, jest służebnością, która jest inna, która jest odrębna, która jest służebnością, służebnością praktycznie rzecz biorąc. Samodzielno, samodzielno. No właśnie, dlaczego tak jest? Ano, bo okazało się, że, że w naszym wspaniałym kraju, po pierwsze, wiele rzeczy jest zakopanych w ziemi. <laughs> tak, nie jeden zmarły jest zakopany w ziemi. Nie, żartuję, żartuję. No, nie, nie jeden przewód, nie jeden kabel, nie jedna instalacja gdzieś, gdzieś została zakopana w ziemi. No i no, może się okazać, że, że właściciel tej ziemi powie, no ale proszę pana, no mnie to nie obchodzi, że tutaj jest jakiś przewód energetyczny, mnie się po prostu to w ogóle, w ogóle nie podoba, tak? Mnie się to nie podoba, ja, ja żądam usunięcia tego, tego przewodu energetycznego. Przewód energetyczny, który gdzieś tam jest zakopany w ziemi, to jest najmniejszy problem. Większym problemem są te wielkie, ogromne słupy energetyczne. W których to supach energetycznych płynie bardzo wysokie napięcie, i każdy, kto stoi pod takim supem energetycznym, wyobraża sobie, że za chwilę kabel się urwie, spadnie i po prostu go zabije, prawda? Nie jest to miła okoliczność, i jeśli na dodatek taki przewód energetyczny akurat jest nad naszą działką, no to możemy powiedzieć: No, niestety, mamy pecha, mamy pecha. No, i moglibyśmy powiedzieć, proszę pana, no ale sup stoi na moim, wobec tego sup jest mój, ja żądam usunięcia tego supa poprowadźcie ten przewód gdzie indziej i tyle. I ustawodawca musiał się z tym zmierzyć, dlatego że no z drugiej strony no mamy też pewne korzyści, tak, które płyną z faktu, że energia elektryczna została wynaleziona tak, na tym łespa dole. No, i bez tej energii elektrycznej nie moglibyśmy na przykład zrobić dzisiejszej transmisji, prawda? Jest taki głupi dowcip. Tatusiu, co robili ludzie tak, jak nie było prądu? No, oglądali telewizor przy świecach. No, więc nie, 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 to nie jest takie proste. Bez prądu elektrycznego no, nic by nie działało w tym, na tym Bożym świecie, i sami sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jesteśmy od tego uzależnieni. Wobec tego ustawodawca musiał przemyśleć jakieś rozwiązanie, które pozwoliłoby tym, że zakładom energetycznym no w pewien określony sposób korzystać z naszej działki, z naszego gruntu, choćby po to, żeby posadowić na tym gruncie energetyczny. No i wymyślono właśnie służebność przesyłu. Ta służebność przesyłu polega na tym, że istnieje możliwość obciążenia nieruchomości, tak? Obciążenia nieruchomości naszej nieruchomości tego rodzaju, tego rodzaju, tego rodzaju y, 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 służebnością, której celem jest Wybudowanie i korzystanie z urządzeń przesyłowych, tak? Wybudowanie i korzystanie z urządzeń przesyłowych. Te urządzenia przesyłowe albo będą wkopane w naszą ziemię, albo będą posadowione na naszej ziemi. No ale, ale będą, tak, ale będą. No więc musimy, musimy tutaj się liczyć z tym, że tak jak z tą drogą konieczną, no jak nie będzie można inaczej tego zrobić, tego uczynić, to no to po prostu sąd nawet może w drodze, w drodze jakiegoś słusznego wynagrodzenia, no zezwolić temu zakładowi energetycznemu czy jakiemuś innemu na to, żeby sobie posadowił takie właśnie urządzenie. Co ciekawe, tutaj możliwe jest również zasiedzenie, to za chwilę o tym. Najpierw jaki, jaki sens jest, sens? Cel, wybudowanie, korzystanie z urządzeń przesyłowych, które służą do odprowadzania, doprowadzania płynów, gazów, pary, energii elektrycznej. Jeżeli urządzenia już są, przedsiębiorca może uzyskać do nich prawo właśnie poprzez, poprzez tą służebność przesyłu. Um, oczywiście najlepiej, gdyby nam się wynagrodził za tą służebność przesyłu, um, no ale może się okazać inaczej, tak. Um, no i oczywiście um, tutaj ważną rzeczą jest to, że nie działa ta zasada superficje z solo cedin. Czyli my, mimo tego, że jesteśmy właścicielem nieruchomości, to nie ma domniemania, że nasze, nasz jest ten kabel, nasze jest niebo, nad naszą działką, nie, 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 nie. No, i właśnie, ale jak, jak powstaje taka służebność przesyłu? Otóż, y, oczywiście, może powstać y, poprzez umowę, tak, umowa, umowa, y, czyli, czyli odpłatność, i ci, na których działkach bardzo często te, te słupy energetyczne tkwiły, bardzo chętnie, bardzo chętnie proponowali zakładowi energetycznemu, Umowne, umowne ustanowienie służebności przesyłu, i zakłady energetyczne bardzo chętnie z tego korzystały. Tak? No oczywiście, czasami nie można się było dogadać. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię ceny. No właśnie. Wobec tego w takiej sytuacji no nie pozostawało nic innemu, nic innego jednej albo drugiej stronie najczęściej właścicielowi nieruchomości, jak pójść do sądu. Sąd wtedy sąd wtedy wyznaczał, jakie, jakie wynagrodzenie tutaj przysługuje. Odpłatnie ustanawiał taką służebność przesyłu. I za bezprawne postanowienie, postawienie urządzenia, za bezumowne korzystanie z gruntu, wyznaczał odszkodowanie. To odszkodowanie się przedawniało po upływie 10 lat. No ale za, ten 10, za te 10 lat można było tutaj to odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu uzyskać, no ono jest mniej więcej w takiej wysokości, za ile byśmy to wydzierżawili, no w jaki sposób to spowodowało obniżenie na przykład wa walorów użytkowych działki, no wszystko zależy, no bo jeżeli to jest działka na przykład rekreacyjna, to no Możemy powiedzieć, że, że psz, no działka rekreacyjna pod supem wysokiego napięcia, no kompletnie bez sensu. Ona wtedy całkowicie traci sens. Jeżeli to jest działka rolna, no okej, okay, możemy powiedzieć, no tam jak tam owiec rośnie pod takim supem energetycznym, to zasadniczo temu owsu nic, tak? No ale są też tacy, którzy. Którzy twierdziliby, że być może promieniowanie jakieś tam jest tego supa energetycznego, no ale na pewno, na pewno ogranicza to możliwość korzystania przez rolnika, tak choćby z tego pasa, który jest bezpośrednio pod tym supem. Więc też, też oczywiście tutaj możemy liczyć na to, że, że jakieś odszkodowanie się pojawi. Ale drodzy Państwo, ci, którzy mają taki słup, niestety muszą się liczyć z tym, że właśnie upłynęło 30 lat. Odkąd pojawiły się te wszystkie zakłady energetyczne, no bo przedtem to wszystko było państwowe, potem zostało sprywatyzowane i te podmioty, tak, uzyskując niejako ten zmieniony status już w latach 90., te podmioty w tej chwili mają prawo domagać się zasiedzenia, w drodze zasiedzenia, a zasiedzenie jest bezpłatne, jak wiecie, w uzyskania służebności przesyłu, tak, uzyskania służebności przesyłu. No była bardzo szeroka akcja kilka lat temu, żeby, żeby walczyć o te służebności przesyłu, żeby nie dopuścić tutaj do przedawnienia, więc niektórzy poskładali wnioski, nie dopuścili do przedawnienia, do, do zasiedzenia, ale, ale zasiedzenie no, te 30 lat już w tej chwili się pojawiło. Tak, z jakiego powodu? Rok 90. to była zmiana ustroju i w tym roku 90. się pojawiły te podmioty, które dzisiaj bardzo często są właścicielami tychże słupów energetycznych. W jaki sposób wygasa? No, na przykład może nastąpić zrzeczenie się, tudzież konfuzja, o tym była mowa, czyli zakład energetyczny sobie tutaj wykupuje ten kawałek działki, no i tyle. No, i, i, i będzie, sobie, będzie sobie tutaj już miał ten słup na swojej własnej nieruchomości. Może również nastąpić wygaśnięcie tejże służebności poprzez fizyczną likwidację urządzenia przesyłowego. Natomiast, natomiast powstaje pytanie, czy, czy służebność przesyłu jest służebnością gruntową, czy służebnością osobistą, tak, tutaj całkiem niedawno Wasz kolega obronił pracę magisterską, starając się tutaj rozwikłać tą, powiedzmy, zagadkę niemożliwą do rozwikłania, dlatego, że nasz Sąd Najwyższy raz twierdzi, że to jest służebność gruntowa, drugi raz znowu twierdzi, że jest to służebność osobista. Wobec tego, nie mogąc się zdecydować, pozostawia to niejako doktrynie. No ale jeżeli mówilibyśmy tutaj o służebności gruntowej, no to nie widzimy tego gruntu władnącego, tak? No gdzie jest grunt władnący? To jest przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo sobie postawiło słup, bo tam ma, bo tam ma linię energetyczną, no i to nie ma tak, że jest jakaś nieruchomość tego przedsiębiorstwa, która korzysta z tej naszej nieruchomości i yy, jest tą nieruchomością władnącą. Zasadniczo możemy powiedzieć, że to w takim razie pewnie jest służebność osobista. No właśnie, no przecież to przedsiębiorstwo to nie zawsze jest spółka akcyjna, tylko no może na przykład to przedsiębiorstwo być jednoosobową działalnością gospodarczą, czyli mamy tam jakąś osobę, osobę fizyczną. No ale znowu, służebności osobiste służą tym takim celom socjalnym, tak? Czyli ten, kto kto, kto ma prawo do mieszkania, no korzysta z tego, że, 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 że ma prawo do tego mieszkania, prawda? a tutaj cel jest gospodarczy, wobec tego zasadniczo nie jest to również służebność osobista. Wniosek z tej pracy magisterskiej waszego kolegi, bardzo ciekawej, był generalnie taki, że służebność przesyłu jest służebnością, która ma cechy zarówno służebności osobistej, jak i służebności gruntowej a tak naprawdę stanowi coś trzeciego, co oczywiście jest niezwykle ważne, bardzo konieczne i, i, i bez czego nasza gospodarka by się też tak samo no, tutaj nie mogła rozwijać, no bo no nie może tak być, że, 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 że nie będziemy mieli prądu, bo jak nie będziemy mieli prądu, to nie będziemy mieli internetu, a jak nie będziemy mieli internetu, to nie będziemy ze sobą spędzać upojnego półtorej godziny, które to właśnie, drodzy Państwo, w niniejszym dobiegło końca. Widzimy się za tydzień, potem jeszcze raz za tydzień, właściwie i jeden dzień, bo jak wspomniałem, będzie to środa w następnym tygodniu, godzina, godzina 17. Choćby po to, żeby Wam wrzucić na YouTube wykład dotyczący właśnie Ksiąg wieczystych. Spotykamy się, działamy, walczymy, drodzy Państwo, i, i mam nadzieję, że przydadzą Wam się te wykłady. Tutaj już jedną rzecz, jedną rzecz, jednej rzeczy się dowiedziałem, że wy te wykłady sobie z YouTube'a ściągajcie, ściągajcie je sobie, tak, ściągajcie, instalujcie jakieś narzędzia do ściągania tych wykładów z YouTube'a dlatego, że wiecie, równie, różnie może być, tak, jak mi YouTube na przykład zablokuje konto, on czasami potrafi coś takiego zrobić, bo, bo no bo wiadomo, to, to zajmuje miejsce, no to, drodzy Państwo, może tych wykładów nie być, aby to była fatalna sprawa, ja je również sam postaram się wszystkie ściągnąć, jak się, jak się już tutaj wszystkie zakończą i na wszelki wypadek będę je archiwizował gdzieś tam na dysku, ale drodzy Państwo, strzyżonego Pambuk-strzyże, ściągnijcie sobie. Będziecie mieć, mam nadzieję, że mapki też tak samo do Was dotarły. Mam nadzieję, że się przydają. Jeżeli ktoś by sobie tutaj życzył, to, to mam też tak samo podręcznik profesora Gniewka, ale proszę mi tam takiego dyskretnego maila wysłać. Tak, to udostępnię tutaj do przeczytania i, i, i do oddania, no, więc oferuję, oferuję taką, taką możliwość. Na razie bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia za dwa tygodnie. No i już I, i życzę Wam miłych wakacji w sesji, bardzo dobrych ocen na zaliczeniach, na egzaminach, wszystkiego najlepszego, no a oczywiście przede wszystkim tego, co by nam koronawirus tutaj wreszcie odpuścił, drodzy Państwo. Dzięki i pozdrawiam. Proszę? Tak, teraz się dopiero zaczyna. Tak. Bardzo dobrze, mam tłumaczenie.